Witam jak zwykle niezwykle serdecznie. Jakiś czas temu, tak z 2 miesiące temu zakupiłem taki oto wynalazek brony polowe. Takie średnio ciężkie, hydraulicznie rozkładane, 9-polowe, 7,5 metra szerokości roboczej. Trzeba będzie trochę przy nich popracować, tam takie detale porobić. Nóżki tutaj powinny być takie, będą się odrobić w tym miejscu i w tym, żeby brony na nich stały, a nie leżały sobie po prostu na tych polach. Jak widać, tutaj już te rurki, na których te pola pracują w trakcie pracy, jak widocznie te brony były. Brony były widocznie tak odstawiane, a jak patrzę na internecie, na jakichś różnych zdjęciach z zagranicznych tam portali, to one powinny mieć takie nóżki, wtedy one tak fajnie na tych nóżkach stały, nic by tutaj się nie wyginało. No i taki jest jej pomysł, żeby takie nóżki dorobić, a na obecną chwilę jest to taki bardzo fajny system zabezpieczania pól, co nie, przed odpięciem, znaczy no, zmiana odpięcie o taka zapinka, zatrzask taki z drutu 3 mm. Te zapinki są trochę sfatygowane, powyginane, tam porozginane. W niektórych miejscach w ogóle ich nie ma, a z tego miejsca to zdjąłem na wzór, bo będę to dorabiał. Raczej wątpię, że gdzieś tutaj w sklepie albo w internecie, bo nawet szukałem zębów. Nie są tutaj za bardzo dostępne. To są brony duńskie FMA. Szukałem, nie mogłem znaleźć, więc trzeba będzie. No, nie są za ciekawe te ząbki, co prawda, ale jeszcze trochę posłużą. Rok, dwa, czy tam ile. Dużo ziemi nie będą mieszać. Ale dobra. Do meritum, do głównego wątku sprawy. Jak tutaj widać, o, tego zatrzasku nie ma, tutaj jeszcze jest, na tym już jest wywalony, tam nie ma. No pewnie trzeba będzie ich trochę pozmieniać. Dobra, z czego ja to będę robił? Mianowicie z takich starych zębów od grabi, takich, no do liści, takich z marketu, no. Po prostu my tam używamy ich, no nie tylko do liści w naszym gospodarstwie. W każdym razie jest to materiał sprężnujący, idzie go wygiąć, ale jak widać on się prostuje, co nie? Jest taki typowy drut, że po prostu można go tak zgiąć łatwo. To jest sztywne i sprężnuje, co nie? Czyli tak, to też sprężnuje, czyli no będę próbował w każdym razie coś takiego z tego odmodzić, no zrobić. No dobra, za chwilę biorę się do roboty i za chwilę pokażę, jaki jest efekt, czy to w ogóle ma ręce i nogi. Dobrze, więc po tak z 20 minutach gięcia tego druta, no wyszło mi coś takiego. Pokażę, jak to wygląda tak w porównaniu z oryginałem. Tutaj mamy oryginał, tutaj mamy te moje gięcia. Prezentuje się to tak. Nie jest to. Starałem się najlepiej jak tylko umiałem, no wyszło jak wyszło. Dobrze, mam już zamontowane te zabezpieczenia, zawleczki, sprężynki, jak zwał, tak zwał. To jest oryginalna. Tutaj mamy to przeze mnie dorabiano. Tutaj tak się samo trzyma, bo tu jest z kolei całe ucho, to całe mocowanie tego, tych pól jest po prostu skrzywione. O, widać, jak jest przegięte, będę się to młotem potraktować. Tu na dole, co zrobiłem, to jest swój zamiennik, jest to proste. I o dziwo, nawet sprężynuje. O, proszę. Może będzie się trzymać. To w każdym razie wykorzystałem te stare
zęby od tych grabek metalowych. Nigdzie bym pewnie tego w okolicy nie dostał, chyba że na jakimś szrocie, ale to też wątpliwe. No, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jak ktoś to łapka w górę, nie, no, żartuję. Dobra, powodzenia, znaczy pozdrawiam.